No tak, włączenie bibliotek z pięciu publicznych miejsc bibliotek jedną, to jest oczywiście tylko sposób osiągnięcia określonego celu. Samo połączenie spowodowaniu narzędzia, że to już dzisiaj rozwijają się pięknie, mają profesjonalny zespół, mogły rozwijać się jeszcze intensywnie. Mieliśmy świadomość o tym, że jest wiele spraw, które trzeba zmienić. Po pierwsze, uczynić się biblioteki łatwiejsze w odbiorze dla mieszkańców naszego miasta. Zależało nam na tym, żeby wszyscy mieszkańcy mogli być obsługiwani w jednakowy sposób we wszystkich filiach. Mogli na przykład wypożyczyć książkę w jednej bibliotece, a oddać ją na przykład w drugiej. Biblioteki były nowoczesne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, wymagają oczywiście remontów i to projekt, który realizowany jest w mieście, rozpoczął się już w dwóch pierwszych bibliotekach gruntownymi remontami, które uczynią te biblioteki niezwykle dostępne. W przyszłości będziemy dokonywać poważnych zmian, inwestując w nasze miejskie biblioteki. Również będzie to łatwiejsze dzięki temu, że je zintegrujemy i będą tworzyć jedną miejską bibliotekę publiczną. Naszemu programowi, projektowi towarzyszy stworzenie karty biblioteki. To jest taki niezwykły produkt, który sprawi, że biblioteka będzie jeszcze bardziej dostępna. Nie chodzi o to, że każdy mieszkaniec otrzyma plastikową kartę, bo to nie rzecz w gadżetach. Nawet nie o to chodzi, że każda filia zostanie wyposażona w jednakowe, identyczne oprogramowanie i na dodatek do każdej filii trafią nowe komputery. Ale chodzi o to, by po pierwsze zidentyfikować czytelnika, by wiadomo było, ilu tak naprawdę jest czytelników i przy pomocy tego prostego narzędzia wszystkie biblioteki były w jednakowy sposób prosty, najprostszy możliwy, dostępny dla naszych czytelników. Przed nami wielki, rewolucyjny proces, który wydarzy się też dzięki temu, że połączymy biblioteki w jedną całość. Uchwała intencyjna w tym zakresie została już dokonana, radni, pan przewodniczący również poparli tę ideę, również liczne środowiska uznały to, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Za chwilę na sesji Rady będzie druga uchwała już ostatecznie decydująca o tym, że będzie jedna miejska biblioteka, silna instytucja kultury. Powiedziałbym nawet, że w ilości pracowników największa w mieście instytucja kultury, która będzie na tyle elastyczna, że z pewną swobodą większymi możliwościami będziemy dokonywać w przyszłości rozwoju tej biblioteki, na przykład zwiększając ilość zakupów w przyszłości, bo pewnie książki, na pewno książki będą dla takiej dużej instytucji kultury tańsze. Intensywniej remontować te obiekty, bo będzie to zdecydowanie łatwiejsze niż było do tej pory w sytuacji, kiedy będzie to jeden organizm. Przed nami, powiedziałbym, zaczyna się nowy okres w historii miejskich bibliotek. Już jednej biblioteki miejskiej, ale to, co jest najważniejsze, z podobną ilością filii. Dlatego, że nie będziemy ograniczać dostępności, zmniejszając ilość placówek. Wprost przeciwnie, jeśli zajdzie się taka potrzeba, odkryjemy nowe miejsca, puste plamy na mapie bibliotecznej naszego miasta, to będziemy z większą elastycznością reagować i tworzyć nowe przestrzenie dla mieszkańców naszego miasta. Że taki dobry czas dla książek, dla bibliotek, dla czytelników, wszystkich czytelników w naszym mieście. Panie profesorze, to chyba nie pierwsza, prawda, miejska biblioteka? Ja chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że pierwsza miejska biblioteka publiczna powstała w 1917 roku i stąd Biblioteka imienia Marszałka Piłsudskiego świętuje stulecie. Ale proszę zwrócić uwagę na wstydliwy w gruncie rzeczy fakt, że od 2013 roku Łódź nie ma miejskiej biblioteki, bowiem Biblioteka Marszałka Piłsudskiego stała się biblioteką wojewódzką. Od 1991 roku była wojewódzką i miejską. Ta biblioteka, która była zakładana przez Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki, któremu przewodził w latach wojny I światowej dr Severin Sterling, została jakby przejęta przez województwo. Łódź nie ma miejskiej biblioteki, tak jak Warszawa ma Bibliotekę Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy, jak Lublin ma Bibliotekę Łopacińską, Wrocław ma miejską bibliotekę. Podobną sytuację, że nie ma miejskiej biblioteki mamy w Krakowie. To nie
znaczy, że w Łodzi nie ma poważnych książnic, gdzie czytelnicy mogliby szukać interesujących ich dzieł. Ale myślę, że instytucjonalnie wyodrębnienie biblioteki miejskiej, publicznej jest sprawą taką, powiedziałbym, honoru miasta i dlatego dobrze, że wreszcie taka biblioteka będzie powołana i że będzie ona służyć miastu, a pozwalam sobie wyrazić radość z tego powodu nie tylko jako radny, ale także jako prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, który z bibliotekami publicznymi współpracuje. Panie prezydencie, to na jakim etapie jest w tym momencie ta konsolidacja, ta centralizacja? Rozumiem, że radni muszą najpierw się przychylić, przegłosować tę uchwałę, ale kiedy taka biblioteka scentralizowana, wspólna mogłaby powstać? Zgodnie z obowiązującym prawem radni już raz wypowiedzieli się w tej sprawie i zagłosowali i poparli uchwałę, w której wyrażaliśmy intencje połączenia tej biblioteki. Za chwilę będzie druga uchwała zgodnie z tym trybem. Nowa biblioteka powstanie od nowego roku. Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi zacznie działać formalnie jako jedna zjednoczona, zintegrowana instytucja od 1 stycznia 2018 roku. Z taką samą ilością filii, jak do tej pory 5 bibliotek publicznych, z jednym spójnym kierownictwem. To, o czym mówimy, co ma być potem wkładem do Zjednoczonej Biblioteki, czyli wspólne oprogramowanie, system, karta biblioteczna będzie trochę później, dlatego że to jest inwestycja, która jest w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych w trakcie realizacji. Więc na te nowoczesne rozwiązania, które sprawią, że biblioteka rzeczywiście będzie już spójna, będziemy musieli poczekać jeszcze kolejny rok. Czyli karta od 2019 wspólna jednak. Trochę za wcześnie jeszcze, jesteśmy w trakcie tego procesu. Mamy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, ale na temat dat, kiedy, w którym momencie 2019 roku to będzie, to jeszcze nie możemy mówić. No bo teraz mówimy o tym, że konsolidacja to zysk dla czytelnika, bo będą większe zbiory, no i możliwość wypożyczania w jednej, oddawania w drugiej, no wygodniejsza sprawa, no ale to rozumiem przez te półtora roku, to będzie głównie zysk dla bibliotek i dla miasta, a nie dla czytelników, no bo dla czytelników niewiele się zmieni, że to formalnie będzie jedna biblioteka. W bibliotekach cały czas dokonuje się wiele korekt i wiele zmian. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład remonty w dwóch bibliotekach już trwają, one się skończą już niebawem. W roku 2019, na początku 2019 będziemy mieli dwie piękne lokalizacje, które no, sprostają oczekiwaniom XXI wieku i nowoczesnego czytelnika. To jest pierwsza rzecz. Takich remontów, modernizacji w placówkach na mniejszą skalę nie będzie brakować również w przyszłości. To jest pierwsza rzecz. Poza tym no, trzeba mieć świadomość o tym, że dopiero zintegrowaną biblioteką będziemy mogli wspólnie projektować i pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami i tworzyć pewien model funkcjonowania tych bibliotek w przyszłości. Ten okres pomiędzy wdrożeniem nowoczesnego systemu a powstaniem jednej biblioteki jest niezbędny. Ten okres przejściowy, w którym trzeba pracować nad wspólnymi rozwiązaniami. Za chwilę też będziemy wiedzieli, kto będzie kierował tą biblioteką, bo najpierw powołamy pełnomocnika, a potem ogłosimy konkurs na stanowisko dyrektora. Więc ten lider przyszły też jest niezwykle potrzebny, bo będzie miał wpływ na to, w jaki sposób i w jakim kierunku zmierza ta największa instytucja kultury w mieście w przyszłości. Jest takie Państwu znane zapewne fińskie przysłowie, że nawet wyruszając w najdalszą drogę trzeba zrobić pierwszy krok. Pierwszy krok do funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi zrobimy właśnie niebawem na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Ale jeszcze chcę dodać, że rok 2018 to również będzie rok dla czytelników, ponieważ w Wydziale Kultury planujemy cykl akcji promocyjnych, także będziemy pojawiać się w parkach na ulicy Piotrkowskiej, gdzie będziemy intensywnie promować czytelnictwo i będziemy zaznajamiać łodzian z możliwościami Łódzkiej Karty Bibliotecznej, która pojawi się, mamy nadzieję, na przełomie 2018 i 2019 roku. Są wśród nas gospodynie tego miejsca, pani dyrektor Biblioteki Łódź Śródmieście i pani kierownik. Także tutaj możemy poprosić o głos środowiska bibliotekarzy. Monika Hadek-Barłoga, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Śródmieście. Integracja bibliotek przyczyni się na pewno do ich lepszego funkcjonowania, chociaż nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że teraz źle się dzieje, bo tak na pewno nie jest, ale na pewno
zawsze może być lepiej. Wdrożenie łódzkiej karty bibliotecznej na pewno usprawni pracę bibliotekarzy, ale też będzie ogromnym wsparciem dla czytelników, ponieważ będą mieć dostęp do zbiorów bibliotecznych wszystkich łódzkich bibliotek. Więc to na pewno będzie dla nich duże wsparcie i wielka radość, myślę. Zdajemy sobie sprawę, że integracja jest ogromnym przedsięwzięciem i czeka nas wszystkich bardzo dużo pracy, ale też myślę, że gdzieś na końcu tej drogi będziemy mogli sobie pogratulować, wszyscy będziemy się cieszyli z tego przedsięwzięcia i z tego, że wszyscy w nim uczestniczyliśmy. To jeszcze zapytam tak? Tylko, bo tak tutaj mówimy o tym karcie bibliotecznej, zyski dla czytelników są oczywiste. Co zyska biblioteka na przykład z tej konsolidacji? Znaczy my już teraz, jeżeli chodzi o biblioteki śródmiejskie, posiadamy taki jednolity program sieciowy i jedną kartę, tyle że ona obejmuje tylko czytelników śródmieścia. Jeżeli będzie karta, która będzie dostępna dla wszystkich czytelników Łodzi, no to oczywiście tym samym my też zyskamy. Też prostsza obsługa wtedy oczywiście, czytelnika dla Was? Jak najbardziej. Ale przede wszystkim myślę, że tutaj chodzi o dostęp, żeby wszyscy mieli równy dostęp do wszystkich zbiorów polskich bibliotek. I myślę, że to jest najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję.